Plac Społeczny. Jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych Wrocławia. Jego znakiem rozpoznawczym są dwie estakady, po których każdego dnia przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Niestety stan techniczny estakad pogarsza się z każdym miesiącem. Dlatego już w zeszłym roku władze Wrocławia podjęły decyzję o ich rozbiórce. Plac Społeczny ma zostać przeznaczony pod zabudowę. Część terenów ma zostać sprzedana deweloperom. Odtworzony ma zostać też przedwojenny układ ulic z uwzględnieniem ulicy Kujawskiej i Alei Słowackiego. Firmy, które zechcą stawać do przetargu oprócz rynkowych stawek za grunt, będą musiały uwzględnić wymagania dotyczące stylu architektonicznego. Władze Wrocławia chcą na tyle, na ile jest to możliwe, powrócić do przedwojennego charakteru zabudowy tej okolicy. Oczywiście wszystkie nowe obiekty będą musiały być budowane zgodnie z obowiązującymi normami, a więc na przykład posiadać odpowiednią ilość miejsc w podziemnych parkingach. Całość placu ma mieć charakter centrum biznesowo-mieszkalnego.